Cześć, czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Kolejny plener, tym razem plener nadwarciański, znajduje się właśnie nad tą piękną wielkopolską rzeką. Piwem, którego dzisiaj spróbuję, będzie kooperacyjny projekt browaru Szpunt i browaru Birband. Piwo nazywa się Telepathic. Jest to, jak czytamy tutaj na etykiecie, Coffee and Tonka Milkshake IPA. Z tonką doświadczenia moje dotychczasowe są średnie, to znaczy piwo z brodacza właśnie z dodatkiem tonki, które piłem w moim gdzieś tam prywatnym odczuciu było średnio udane. Zobaczymy, jak to będzie tym razem. Co na temat tego piwa możemy przeczytać? Piwo jasne, pasteryzowane, niefiltrowane. Jeśli chodzi o parametry, BLG 15,5 stopnia, alkohol 5%, goryczka tutaj w skali graficznej wyrażona jako 1:6, czyli to nam sugeruje, że goryczka jest niska. Jeśli chodzi o składniki, mamy wodę, sód jęczmienny, płatki owsiane, laktozę, tonkę, kawę, Etiopia, jirgaczew, chmiel, drożdże. Data przydatności 12 marca 2019 roku. Piwo kosztowało 10 zł. 50 groszy. Zostało uważone w browarze za rzeczę. W kooperacji właśnie Birbanta i Szpunta. Raz jeszcze rzut oka na etykietę. Tak się prezentuje. Mamy takie trochę kosmiczne motywy. Jakieś ufoki tutaj się znalazły. Wygląda to dość fantazyjnie, artystycznie. Czyli po prostu kraftowo. Mamy firmowy kapsel browaru Birband. Zatem postaram się piwo otworzyć oczywiście w taki sposób, aby kapsla nie uszkodzić. To się udało. Tak kapsel wygląda, browar Birband, mamy tutaj logo, tak się on prezentuje. Ok, co w aromacie z butelki? No jest ten charakterystyczny aromat tonki, ale tutaj według mnie dużo przyjemniejszy niż ten, który mieliśmy w przypadku brodacza. Taki marcepanowo-kwiatowy. Słodko jest, czuć też laktozę. Trochę to przypomina wanilię, trochę to przypomina marcepan, trochę to przypomina jakieś nuty kwiatowo-przyprawowe. Właśnie taka troszeczkę wanilia. No ciekawie to pachnie i mam wrażenie, że gdzieś tam w tle mamy troszeczkę takich akcentów delikatnie owocowych. Nie czuję za bardzo kawy na ten moment. Zobaczymy, jak będzie po przelaniu piwa do szkła. Piwo tamże trafia. Prezentuje się całkiem ładnie. Jest dość jasne, co też jakby tutaj trzeba podkreślić. Barwa to jest taka dość jasna pomarańcz, delikatnie przybrudzona. Jest oczywiście tutaj opalizacja, piwo jest zmętnione, zbudowała się całkiem ładna piana. Piana jest taka delikatnie kremowa, zbudowana z drobnych i średnich oczek przede wszystkim, więc ta struktura jest naprawdę ładna, piana jest bujna, nie ma się pod tym względem do czego przyczepić. Piwo wygląda apetycznie. Co w aromacie ze szkła? No jest ta tonka, tak? Jest kwiatowość, jest marcepan, jest dość słodko. Wręcz bym powiedział, że ten aromat jest taki trochę cukierkowy. On jest bardzo słodki w gruncie rzeczy. Gdzieś tam w tle się pojawiają takie nuty a la wanilia, a la orzech. Ogólnie jest tak właśnie cukierkowo-deserowo. Bardzo ciekawy aromat. No, tonka jest bardzo charakterystycznym dodatkiem. Moim zdaniem tutaj jednak ona w aromacie gra lepiej niż w przypadku piwa z brodacza, które piłem już tam jakiś czas temu. Zobaczymy, jak będzie. Zatem próbujemy. Telepathic, kooperacja Birbantu i Szpunta. Wasze zdrowie. Dlaczego jest fajnie? Dlatego jest fajnie, że czujemy w pierwszej kolejności jednak charakter IPY. Jest bardzo konkretna goryczka. Nie przesadzona, ale bardzo konkretna.
Jest nuta słodka oczywiście, trochę od laktozy, trochę od tonki, trochę pewnie też od słodów, ale ona nie jest zbyt intensywna, tak? Nie mamy takiego wrażenia, aby to piwo było ciężkie. A gdzieś się obawiałem, że tonka może właśnie wnieść taki ciężar trochę. W smaku mamy akcenty owocowe, możliwe, że odchmielowe. W sumie nie wiem, czy tutaj w opisie się znalazła jakaś informacja związana z odmianami chmielu, czy to są odmiany nowofalowe, czy nie nowofalowe. Nie weryfikowałem tego w tym momencie. Nie mam takiej informacji na butelce, ale jest troszeczkę takiej fajnej owocowości, która tutaj z tymi słodkimi nutami tonki moim zdaniem współgra bardzo fajnie. Jest też nuta słodka od laktozy i generalnie ta słodycz jest wyraźnie zaznaczona, ale w żadnym momencie nie jest przesadzona. To znaczy mamy tutaj naprawdę fajny charakter IPY, przede wszystkim dlatego, że mamy wyrazistą goryczkę. Piwo jest wysoko nagazowane. To bym poczytał jako pewną wadę. Wadę w tym sensie, że wolałbym, żeby było troszeczkę gładsze. A tak tutaj troszeczkę gdzieś to odczucie gładkości zanika. Mamy tutaj też płatki, więc prosiłoby się o to, aby jakoś tutaj ta gładkość była fajnie zaakcentowana. W momencie, kiedy to nagazowanie jest wysokie, no to już tego akcentu gładkości, kremowości aż tak wyraźnie nie mamy zaznaczonego. Trochę wieje, mam kota, jeżeli gdzieś tam ewentualnie się pojawiają jakieś dźwiękowe artefakty od wiatru, no to wybaczcie, warunki są atmosferyczne, nieubłagane. Natomiast piwo summa summarum wypada naprawdę fajnie. Jest zdecydowanie ciekawsze niż jakby to dotychczasowe moje doświadczenie z tonką, czyli piwo właśnie z browaru Brodacz. Tutaj ona według mnie zagrała zdecydowanie lepiej. Czujemy tutaj cały czas charakter IPY, chociaż nie jest to taka IPA, bym powiedział, typowo nowofalowa, dlatego że te nuty owocowe są bardzo delikatne. Ciężko jest je powiązać jakoś jednoznacznie z odmianami, czy to amerykańskimi, czy to pacyficznymi chmielu. Jest fajna słodycz, fajnie zaznaczona laktoza. Nie jest to taki standardowy milkshake, dlatego że się przyzwyczailiśmy, że te milkshake'i z reguły są owocowe. Z uwagi na dodatek owoców. Tutaj owoców nie mamy. Mamy natomiast tonkę i ta tonka tutaj naprawdę fajnie zagrała. Wniosła taki waniliowo-orzechowo-marcepanowy akcent, który mi się bardzo podoba. W warstwie aromatu ona jest jeszcze bardziej wyczuwalna i aromat jest właśnie taki typowo słodki, tak jak powiedziałem, trochę taki właśnie cukierkowy, deserowy. Samo piwo w smaku już takie nie jest. Mamy goryczkę, więc gdzieś ten charakter India Pale Ale tutaj został utrzymany. Więc słuchajcie, naprawdę ciekawe piwo. Z efektowną, kosmiczną nieco etykietą tak się prezentuje. Nie czuć w ogóle tej kawy, mówiąc szczerze. Być może to jest jakaś, nie wiem, wersja kawy, która nie do końca się kojarzy z kawą. Ja tej kawowości tu w ogóle nie wyczuwam. Ani w aromacie, ani w smaku. Gdybym miał w ślepym teście gdzieś powiedzieć, czy to jest kawa, czy to nie jest kawa, to naprawdę bym nie mógł tego w żaden sposób określić. Mamy tutaj teraz rzut oka troszeczkę na te okolice, na to otoczenie, które tutaj się znajduje wokół mnie. Możecie sobie zobaczyć, jak wygląda warta, jak to wszystko się tutaj prezentuje. Jestem właśnie tutaj w tej okolicy, która może się między innymi tym pochwalić, że ma bardzo ładne plenery, bardzo ładne akcenty właśnie tutaj związane przede wszystkim z rzeką, więc możecie zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o samo piwo, naprawdę według mnie jest to ciekawa propozycja, fajna kooperacja Birbanta i Szpunta. Ja ze swojej strony mogę ją polecić. To tyle, moi drodzy. Pozdrawiam Was serdecznie z Nadwarty. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć!